Mam dla Ciebie narzędzie, konkretne praktyczne ćwiczenie, metoda EFT, tapping, czyli opłukiwania, aby przetransformować swoje blokady, które mogą pojawiać się w momencie, gdy stajesz przed obiektywem. Zrobimy razem to ćwiczenie, możesz je powtarzać wielokrotnie. Możesz je również modyfikować na własne potrzeby. Na potrzeby dzisiejszego filmu użyję wszystkich możliwych przekonań, które zdarzyło mi się już usłyszeć od moich klientów, gdy wchodzili na sesję zdjęciową lub na nagrania. To wszystko, co ich hamuje, blokuje, zamraża, postaram się wymienić. Jeśli masz jakieś swoje bardzo konkretne zdania, które przychodzą do Ciebie, te, które właśnie pojawiają Ci się w myślach w momencie, gdy stajesz przed obiektywem, to jak najbardziej użyj je. Możesz oczywiście to ćwiczenie wykonywać samodzielnie w domu. Pamiętaj też, że jeżeli poczujesz, że coś nie jest dla Ciebie, że jest to za dużo, a może jest bardzo niekomfortowo, przerwij to ćwiczenie. Jeżeli byś miała jakiekolwiek pytania lub też chciałabyś skonsultować to, co zdarzyło się właśnie podczas tej sesji, a może potrzebujesz bardzo indywidualnego podejścia i chcesz zamówić taką sesję właśnie u mnie, gdzie przetransformujemy przy użyciu na przykład właśnie metody EFT daną Twoją trudność, zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Nazywam się Małgorzata Jasińska, jestem fotografką i tworzę wideo. Prowadzę również mentoring, właśnie na przykład w zakresie odblokowywania się przed pokazywaniem się światu. No dobrze, zaczynamy. Usiądź wygodnie, tak żebyś mógł swobodnie oprzeć nogi o ziemię. Zamknij oczy najlepiej, żeby wyłączyć zmysł wzroku. I będziemy opłukiwać po kolei punkt karate, tutaj na skroni, nad brwią, pod nosem, na brodzie, obojczyk i na wysokość tutaj biustonosza pod ręką, na koniec na głowie, a później ten cykl powtarzamy. Zdania, które będę wypowiadać, powtarzaj na głos lub w myślach. Oczywiście czuj, emocje są jak najbardziej wskazane i pamiętaj o oddychaniu, będę Ci też o tym przypominać. Tak więc startujemy. Punkt karate. Pamiętaj, nie ma znaczenia, którą ręką się opłukujesz. Możesz w trakcie opłukiwania również zmienić. Zamknij oczy. Powtarzaj za mną. Nie lubię zdjęć. Nie lubię siebie na zdjęciach. Wdech, wydech. Na skroni. Gdy mam stanąć przed obiektywem, zamraża mnie. Nie lubię, jak robią mi zdjęcia. Nad brwią. Boję się, jak wyjdę na zdjęciach. Mimo wszystkich przygotowań, zazwyczaj jestem niezadowolona. Wdech, wydech. Pod nosem. Jeszcze w sumie nie było nigdy fotografa, który by w pełni mnie zadowolił. A tak naprawdę w sumie chyba żaden mnie nigdy nie zadowolił. Jeśli chodzi o zdjęcia. Wdech, wydech. Na brodzie. Ja chyba po prostu jestem kompletnie niefotogeniczna. Widziałam tyle świetnych zdjęć moich koleżanek, moich kolegów. Niektórzy ludzie to mają po prostu to we krwi, że świetnie wychodzą na zdjęciach. Ja nie. Ja nie wychodzę dobrze na zdjęciach. Na obojczyku. Te wszystkie emocje, które pojawiają się przed jakimiś zdjęciami. Możesz wymienić te emocje tutaj. Na przykład strach. Na przykład wstyd. Zaniepokojenie. Lęk. Smutek. To jest takie niewygodne i niekomfortowe dla mnie,
że mam stanąć przed obiektywem. Wdech, wydech. Na wysokości stanika. Zdjęcia zawsze wychodzą źle. Nigdy nie wiem, jak się ustawić, jak zapozować do zdjęć. A to, co proponują ci fotografowie, jakoś w ogóle do mnie nie przemawia i to nie jest moje. Wdech, wydech. Na głowie. Czuję, że jestem sztuczna, że jestem sztywna. Wdech, wydech. Nie wiem, co mam zrobić z moją twarzą, z moimi rękami, z moimi nogami. Punkt karate. Boję się, że wyjdę grubo na zdjęciach. Boję się pod na skroni. Boję się, że będę wstydziła się w ogóle pokazać to zdjęcie komukolwiek, a to ma być użyte w internecie. Co inni powiedzą? Wdech, wydech. Nadbiją. Jak oni mnie ocenią na zdjęciu, gdy jeżeli ja sama sobie się nie podobam? Pod nosem. Po prostu nie chcę. Nie chcę tych zdjęć. Najchętniej bym się schowała. Zmuszają mnie do tego, żebym zrobiła sobie zdjęcie, a ja po prostu chciałabym zapaść się pod ziemię. Wdech, wydech. Nie wiem, czy dobre ubranie wybieram. Nie wiem, czy będę wyglądała... Nie wiem, czy będę wyglądała w porządku. To jest dla mnie strasznie ciężkie. Na głowie. Gdy sięgnę pamięcią, to dobrych zdjęć mam dosłownie parę. Na skroni. Takich zdjęć, z których jestem faktycznie zadowolona. Gdzie czuć, że ja jestem wyluzowana. I gdyby tak przypomnieć sobie właśnie, co było najważniejszym elementem wtedy, gdybym mogła wykorzystać to teraz. Wdech, wydech. Bo wiem, że jestem w stanie wydobyć z siebie tą iskrę, ten błysk wokół na zdjęciu. Wdech, wydech. Na brodzie. Bo zdarza mi się wyjść na zdjęciu w porządku i być zadowoloną z tego zdjęcia. Wdech, wydech. Pod pachą. Mogę też znaleźć jakieś wskazówki, podpowiedzi i ludzi, którzy pomogą mi przygotować się przed sesją. Na głowie. Mogę zrobić to, co sprawi, że będę czuła się po prostu bardziej komfortowo na samej sesji. I troszkę zmniejszę mój stres. Wdech, wydech. Punkt karate. Tak bardzo pragnę mieć dobre zdjęcie,
i czuję, że to może być ten dzień, o ile dam sobie szansę. Na skroni. Wiem, że już za chwilę przyjdą do mnie rozwiązania. Przyjdą do mnie pomysły, żeby jak najlepiej wyjść na tym zdjęciu. I czuję, że to będzie dobra sesja. Pod nosem. To będzie dobry dzień. Razem z tymi wszystkimi emocjami, które będą mi towarzyszyć, dam im przestrzeń i razem z nimi zrobię tę sesję. Na brodzie. Zrobię to dla siebie. Możesz pozostać jeszcze z zamkniętymi oczami. Oczy otwórz wtedy, gdy będziesz gotowa. To jest koniec tappingu. Ja życzę Ci wspaniałego dnia. To ćwiczenie możesz powtarzać tyle razy, ile będziesz potrzebować, ile będziesz miała ochotę. Mam nadzieję, że kolejne okazje stanie Ci przed obiektywem, przyjdziesz z lekkością. Ja Ci dziękuję za dzisiaj serdecznie. Obserwuj mnie i subskrybuj mój kanał, bo takich treści będzie tutaj więcej. A wszystkie szczegóły na moim blogu małgorzata jasińska.com.